Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie zagłębimy się w 5 ulubionych luksusowych zegarków Neymara, prezentujących styl i elegancję tego znanego piłkarza. Zostań ze mną, aby odkryć imponujący świat czasomierzy, które łączą bogactwo z wyrafinowaniem. Numer 5. Audemars Piguet Royal Oak chronograf, warty 265 tysięcy złotych. Gdy Neymar ogłosił przyjście na świat swojego pierwszego dziecka z dziewczyną Bruną Banneri, w kwietniu zaprezentował oszamiający zegarek Audemars Piguet. Ten model Royal Oak charakteryzuje się wykwintnym 18-karatowym złotem i zachwycającą tarczą z motywem Grande Tapissere. Ośmiokątna koperta ozdobiona 8 charakterystycznymi haksogalnymi śrubami naprawdę wyróżnia ten zegarek. Numer 4 to Rolex Daytona o numerze referencyjnym 6505BK, warty 500 tysięcy złotych. Kolejnym zegarkiem jest luksusowy Rolex Daytona, wykonany ze solidnego 18-karatowego różowego złota, oficjalnie zaprezentowany podczas French Open w 2010 roku. Ten zegarek stał się klasycznym czasomierzem dla dżentelmenów. Posiada elegancką czarną tarczę z elementami złota, uzupełnioną o bransoletę Oyster Lock z Easy Link dla maksymalnego komfortu. Numer 3 to spektakularny, oszamiający Rolex Daytona Eye of the Tiger, warty ponad 2 miliony złotych. Rolex Daytona Eye of the Tiger jest ulubieńcem elit dzięki swojemu charakterystycznemu designowi i imponującej cenie. To nie tylko zegarek, to prawdziwy symbol bogactwa i sukcesu. Jeśli podoba Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć przycisku like. Numer 2 to Richard Mille RM6801 Cyril Congo, warty ponad 10 milionów złotych. Teraz porozmawiamy o RM6801, który jest limitowany do zaledwie 30 sztuk na cały świat. Ten zegarek to nie tylko czasomierz, to kolekcjonerskie dzieło sztuki, ręcznie malowane przez renomowanego artystę graffiti Cyrila Congo. Każdy zegarek charakteryzuje się unikalnym wzornictwem, stworzony specjalną techniką airbrush, co zapewnia, że każdy zegarek nie będzie taki sam. Numer 1. Richard Mille RM052 Tourbillon School. Na koniec mamy zapierający dech w piersiach RM052 Tourbillon School, warty oszamiające ponad 10 milionów złotych. Ten zegarek przyciąga wzrok. Wyprodukowany w 2012 roku, prezentuje uderzający design czaszki dominujący na tarczy. Wyprodukowano zaledwie 21 sztuk na cały świat. To naprawdę jedyny w swoim rodzaju zegarek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten wgląd w niesamowitą kolekcję zegarków Neymara. Upewnij się, że zostaniesz ze mną na więcej luksusowych eksploracji w przyszłych filmach. Do zobaczenia następnym razem. Życzę Ci miłego dnia. Cześć, pa. Na razie.